jedzenia przyniesie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym na 2012 rok. W związku z tym, że jest to projekt grupy radnych, który wpłynął po upływie tego wymaganego terminu 10-dniowego, do niego został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu dzielnicy 11. W związku z tym, zanim przystąpimy do procedowania projektu uchwały, poddam ten wniosek pod głosowanie. Więc w sprawie tego wniosku ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Kto jest za przyjęciem? Tak, że przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Kto jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podejście. Pani przewodnicząca. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został przyjęty. I grupy radnych Państwu przedstawię. Tak jak już mówiłem, w punkcie dotyczącym porządku obrad dzisiejszej sesji jest w stanie taki dość duży defekt w tym naszym kserze, tym, który jest używany przez, przede wszystkim przez panią inspektor. Tak jak Państwo wiecie, mamy obowiązek publikowania wszystkich uchwał dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej. No, w związku z tym zachodzi potrzeba remontu tego serografu. W związku z tym należy przesunąć kwotę 1100 zł na odpowiedni paragraf związany z zakupem usług remontowych. Takie jest uzasadnienie. No myśmy w zasadzie dzisiaj otrzymali informacje na temat kosztów tego remontu. No, w związku z tym ten projekt w takim trybie szybkim został przygotowany już po posiedzeniu zarządu. I stąd też ten wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Pan radny Zalewski, proszę. No ja, dla mnie oczywiście jest niezrozumiałe, skąd taka wielka kwota, co do celu nie działa, zepsuło się ją jakoś tragicznie. No nie, nie wydaje mi się, że. Ale co to za usługa? No bo panie radny, że to do celu działa, natomiast. Na kserowanych materiałach, na kserowanych kartkach papieru idzie taka po prostu przez środek taka kreska. Na tym polega ten defekt, a to kserowanie niemal co najmniej 7 lat. Jest z 2004 roku. Czy mógłbym, panie przewodniczący, wykonać telefon do usługi ksero i dopytać się, czy rzeczywiście jest taka kwota, ponieważ no, mam znajomego, który obsługuje ksero zbudowanego, wydaje mi się, że możemy zejść z tej kwoty o połowę. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. No, w ten sposób nadal tutaj nie działa. To myśmy wystąpili o wycenę i taką wycenę otrzymaliśmy. No, tylko, pan radny Leszko. Koszt 1000 zł przy czterech lat naprawdę jest niska kwota naprawy, także tutaj nie uważam, że w ogóle trzeba było sprawdzać tą kwotę. Mówię o 3000, żeby się pani zastanawiać. Tak z doświadczenia. Janusz Bos. W sumie domyślam się, że w kserografie no, poszło serce w kserografii, czyli te dwa eksele no, to po prostu marysy i tego się nie da nadrobić, czyli ta podstawowa część, która jest. Przypomnę jeszcze, że mamy w planie dla kserografii
No ale to jest dopiero w przyszłym roku i nie wiadomo, czy w pierwszym kwartale tam się uda to zrealizować. Natomiast to celu, które chcemy kupić, to ma być urządzenie służące tutaj wszystkim ratem. Natomiast to urządzenie, które znajduje się w pomieszczeniu, gdzie pracuje pan inspektor, no przede wszystkim ma służyć do bieżącej obsłudze prac rady. Ktoś z Państwa, czy pan radny sejmowy? No, ja chciałem tylko powiedzieć, że ten walut to nazywa się bębnem. On jest, po prostu na nim się powiela treść skanowana i w związku z czym, jeżeli tam jest rysa, to ten bęben trzeba wymienić. Koszt takiego bębna, no średnio jest 2000 zł, tak nawet nie słyszałem o 1000, więc wydaje mi się, że to będzie jakiś bęben regenerowany, który kosztuje taniej. Proszę Państwa, no ja nie jestem ekspertem od naprawy kserografii, także taką wycenę otrzymaliśmy. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie. Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym też rozumiem, poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym na 2012 rok, druk nr 7212. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I tym samym uchwała została podjęta.